Witam Państwa ponownie. Czy ktoś z Was próbował kiedyś pogodzić skłócone ze sobą strony? Żeby podjąć się tej ryzykownej roli, trzeba być kimś wyjątkowym. Bohater naszej dzisiejszej historii już w dzieciństwie czuł się powołany do tego, by odgrywać rolę rozjemcy. Potem jako zbuntowany nastolatek stał się agresywny i dla zabawy wdawał się w burdy. Jednak dziś jest prawdziwym mediatorem, odkąd jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Brian, jesteś tam? Tak. Już w porządku? Ostatni raz mnie znał. Zmywam się stąd. Dokąd pójdziesz? Do ciotki. Będę mieszkał w pokoju z kuzynem Tonym. Nie chcę, żebyś odchodził. Nie zostanę tutaj. On nic tylko się mnie czepia. Może nie powinieneś mu przypominać, że nie jest twoim prawdziwym ojcem? Przecież nie jest. Ale mamy tylko jego. Innego ojca nie znam. To nic nie znaczy. On nie jest moim ojcem i koniec. Mamie będzie przykro. Trudno. Nie pozwól mu skrzywdzić mamy. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Trzeba być kimś wyjątkowym, żeby kochać tych, których wszyscy inni odrzucili, i takich właśnie ludzi możesz spotkać w Pacific Garden Mission. Ludzi z problemami odtrąconych przez świat i tych, którzy otaczają ich miłością. Już od roku 1877 nasza misja jest bezpieczną przystanią dla chicagowskich bezdomnych. Dziś codziennie odwiedza nas ponad 800 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Zapewniamy im nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Wszystko to za darmo dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo. Ale na tym nie koniec. Duszpasterze i doradcy duchowi dzielą się z nimi prawdą o Bożej miłości i przebaczeniu. Życie tych, którzy tę prawdę przyjmują, zmienia się raz na zawsze. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3103 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Ty kłamliwy draniu! I kto to mówi? Widziałem, jak gadasz z tym facetem. Pewnie z nim romansujesz. Nie zaczynaj od nowa. Jak będę miała ochotę porozmawiać z jakimś facetem, nikt mi nie zabroni. Zdradzałaś mnie od samego początku! Ciągle pobudzisz dzieci! A to trzeba było wcześniej o tym pomyśleć! Uciekaj stąd, Jerry! Popatrz, co zrobiłeś! Uderzyłeś Jerry'ego tak, że stracił przytomność! To wszystko przez ciebie! Zapłacisz mi za to! W niektórych rodzinach nigdy nie podnosi się głosu, w innych trwa nieustająca walka. Za chwilę przekonamy się, jaki wpływ na życie dziecka mogą mieć domowe konflikty. Prawdziwa historia Jerry'ego Beavera już teraz w Wyzwolonym. Dorastałem w samym sercu Appalachów w południowo-zachodniej Virginii. Małżeństwo mojej matki z moim prawdziwym ojcem skończyło się, zanim się urodziłem. Potem wyszła za mąż za mojego ojczyma, którego ze względu na niemoralne życie, jakie prowadził, wyparli się nawet właśnie rodzice. Moje najwcześniejsze wspomnienia to sceny pijaństwa i awantur, podczas których rodzice wzajemnie oskarżali się o zdradę, po czym następowała szarpanina i ciosy, przekleństwa i chaos. I ja, biegający między nimi, żeby ochronić mamę i żeby Roger, mój ojczym, jej nie uderzył. Zwykle mi się udawało, bo kochał mnie i uważał za swojego prawdziwego syna. Kiedyś, miałem wtedy 5 lat, odwiedził mnie mój prawdziwy ojciec. Okej, Jerry. A chyba muszę ci pozwolić spotkać się z tym facetem, który mówi, że jest twoim ojcem. Jest czy nie jest, kto go tam wie. W każdym razie byłem przy twoich narodzinach i kocham cię bardziej niż kogokolwiek innego na świecie. Jego nigdy nie było przy tobie, prawda? A ja tak. Gdyby mi ciebie zabrali, chyba bym się zabił. No więc idź. Idź i spotkaj się z nim. Ale pamiętaj, że to ja jestem twoim tatą. Thank you.
Spotkanie z prawdziwym ojcem i jego matką przez płot otaczający naszą posiadłość nie zrobiło na mnie żadnego wrażenia i nie miało wpływu na moje życie. Kiedy miałem 13 lat, moi rodzice się rozeszli. Chociaż brakowało mi Rogera, byłem zadowolony, że kłótnie się skończyły i w domu wreszcie jest spokój. Ale Roger jeszcze przez długie lata był częścią mojego życia. Przeniosłem się do szkoły specjalnej, która, jak się okazało, miała niewiele wspólnego z nauką. Większość czasu spędzaliśmy na zajęciach w warsztacie. Bijatyki były na porządku dziennym, a niektórzy nauczyciele znęcali się nad nami bardziej niż najgorsze klasowe bandziory. Byłem nieszczęśliwy, ale nie miałem się do kogo zwrócić, więc szukałem ucieczki w muzyce rockowej. Dobra piosenka, Jerry. Gdyby nie muzyka, chyba bym zwariował. A ja, gdyby nie piwo. Skąd ci się biorą te teksty? Chyba z życia. Piszę o tym, przez co przeszedłem. Tak świetnie grasz na basie, że kiedyś będziesz chyba gwiazdą rocka. Dużo ćwiczę. Słucham ulubionych zespołów i staram się je naśladować. Powiem ci tylko tyle. Jak dotrzesz na szczyt, pamiętaj o starych kumplach. A wiesz, z tego mogłaby być niezła piosenka. Cały ja. Natchnienie dla innych. Chodź, Beaver, napij się. Nie. Widziałem, co to robi z ludźmi. Ale kiedy miałem 15 lat, zacząłem pić z kumplami, a rok później, korzystając z dowodu brata, zaglądałem już do barów. Grałem wtedy na basie w początkujących zespołach rockowych. Po szkole pracowałem w sklepie spożywczym i w ten sposób uzbierałem pieniądze na mój pierwszy samochód. Ale że picie nie służy prowadzeniu auta, miałem kilka wypadków. Tamtego dnia musiałem się zdrzemnąć i wjechałem w samochód zaparkowany tuż przed domem pogrzebowym, gdzie zebrała się grupa ludzi. Próbowałem uciec, ale jakiś mężczyzna wbiegł mi przed maskę, zmuszając, żebym się zatrzymał. Później opowiedziałem o tym kumplowi. No i co dalej? Przyjechały gliny i spytały, dlaczego próbowałem uciec. Powiedziałem im, że po prostu nie chciałem tarasować drogi. Dobry tekst. Kupili to? Nie. Wtedy przypętał się jeszcze jakiś policjant stanowy i on też tego nie kupił. Kazali ci dmuchać w balonie. No. Jedno oczko mniej niż jest dozwolone, ale mieli miny. Spytali mnie o te 15 puszek po piwie w moim samochodzie. Powiedziałem, że to po poprzedniej imprezie. I co, dostałeś mandat? Pewnie. Za spowodowanie kolizji wskutek utraty panowania nad pojazdem. Jednym słowem, pryszcz. Ale miałeś szczęście, Jerry? No. W życiu nie spotkałem takiego szczęściarza. Pamiętasz, jak przysnąłeś i przejechałeś na drugą stronę autostrady? No, i musiałem jechać pod prąd aż do zjazdu. Beaver, jak ty to robisz? I co byś nie przeskrobał, zawsze ci się upieczę. Ja już dawno siedziałbym w więzieniu. Nie wiem, może rozczulam gliniarzy? Jako dziecko nienawidziłem domowych bijatyk pomiędzy moimi rodzicami. Jako nastolatek wdałem się jednak w kilka poważnych awantur w knajpach. Po alkoholu niewiele było trzeba. Wystarczyło, że wpadłeś na kogoś, ktoś za długo popatrzył na czyjąś dziewczynę albo poczuł się obrażony czyimś zachowaniem. Traktowaliśmy to jako sport. Prawie zawsze, kiedy wracałem do domu pijany, byłem też poobijany. Mamo, obudź się. Co się stało? Miałem wypadek. O, znowu. Coś poważnego? Parę zadrapań i jestem potłuczony, ale się wyliżę. Jesteś cały we krwi. Jak to się stało? No, za szybko wszedłem w zakręt i uderzyłem w nasyp przy drodze. Auto wjechało na samą górę, a mnie wyrzuciło na zewnątrz. Nie miałeś zapiętych pasów? Nie. Najgorsze jest to, że potem zaczęło się na mnie staczać. A ja nie bardzo mogłem się ruszyć. No i rozjechałby mnie mój własny samochód, gdyby nie drzewo, na którym się zatrzymał. Dobry Boże. No, zmiażdżyłby mnie jak nic. Jak tu się dostałeś? Wdrapałem się z powrotem na drogę i akurat jechał nasz sąsiad, Jimmy Lee. No i mnie podrzucił. Jerry, kiedy ty wreszcie zmądrzejesz? Mamo, musisz powiedzieć policji, że to ty prowadziłaś. Ani mi się śni. Nawet nie próbuj mnie w to mieszać. Naważyłeś sobie piwa, to je teraz pij. Jak
Jako nastolatek skasowałem 4 samochody, ale jakimś cudem nigdy nie zostałem poważnie ranny. Nawet nic sobie nie złamałem. W ostatniej klasie poprosiłem, żebym mógł wrócić do normalnej szkoły, na co usłyszałem, że na pewno sobie nie poradzę. Spiąłem się więc i przez pewien czas niewiele brakowało, żebym został najlepszym uczniem w klasie. Ale mój kompleks niższości był silniejszy od pragnienia sukcesu i szybko wróciłem do dawnego, dzikiego życia. Po skończeniu szkoły zacząłem imprezować na całego. Któregoś wieczoru byłem zbyt zmęczony, żeby wyjść z domu, więc wcześnie położyłem się do łóżka. W środku nocy zbudził mnie Brian. Obudź się. Jerry, mam złe wieści. Co? Co się stało? Chris nie żyje. Niemożliwe. Dopiero co tutaj był? Chciał, żebym z nim pojechał. Co się stało? Wdał się bójkę z 4 facetami na imprezie. Jeden z nich miał nóż i dźgnął Chrisa prosto w serce. Zmarł w drodze do szpitala. O nie. A tak prosił, żebym z nim pojechał. Dobrze, że tego nie zrobiłeś. Tak. Pewnie masz rację. A wiesz, jakie były jego ostatnie słowa? Powiedzcie moim kumplom, że ich kocham. Żeby uhonorować mojego przyjaciela Chrisa, jeszcze ostrzej imprezowałem, przysięgając sobie, że zgodnie z tym, co mi przepowiadał, zostanę gwiazdą rocka. I z powodu pijaństwa jeszcze częściej się biłem. Ale jak miałem sobie poradzić z kacem, z pustką i tęsknotą w sercu? Stałem się dokładnie kimś takim, kim nigdy nie chciałem być. Kimś, kogo nienawidziłem. Żeby dostać dobrą pracę przy produkcji katalizatorów, musiałem chować moje długie włosy pod czapką. Ale robiłem to i ciężko pracowałem, bo zarobki były niezłe. Nadeszły moje 21 urodziny, a wraz z nimi tradycyjna urodzinowa impreza. Tamtej nocy miało miejsce co najmniej 6 bujek, w tym 2 z moim udziałem. Przysięgałem sobie, że nigdy nie wdam się w bójkę z kumplem, ale tamtej nocy jednak to zrobiłem. Chciałem rozdzielić 2 walczące ze sobą dziewczyny. Mój kumpel nie chciał się na to zgodzić i uderzył mnie od tyłu. Musieli mnie od niego odciągać. Po imprezie czułem się fatalnie. Padłem na kanapę i urwał mi się film. Kiedy się obudziłem, próbowałem wstać, ale zajęło mi to chyba całe wieki. Coś jakby mnie przygniatało. I właśnie wtedy doszedłem do wniosku, że jeśli mam jeszcze trochę pożyć na tym świecie, to muszę przestać pić, bo zupełnie straciłem panowanie nad sobą. I tak zrobiłem. Jerry, usiądź i zjedz coś. Nie mam czasu, mamo. Ty tak wcześnie wybierasz się na imprezę? Nie, skończyłem z tym. Już nie piję. Ile razy ja to już słyszałam? Tym razem poważnie. Chcę się skupić na muzyce. Masz jakiś koncert z zespołem? Nie, ale zamierzam nagrać parę moich piosenek. Więc od dzisiaj porządnie zabieram się za ćwiczenie. Myślę, że już jesteś całkiem niezły. Żeby się przebić, nie wystarczy być całkiem niezłym. Trzeba być więcej niż dobrym, mamo. Pewnego wieczoru siedziałem nad nową piosenką, ale nie miałem natchnienia i utknąłem przy refrenie. Nagle przypomniałem sobie, że mama trzyma pod łóżkiem Biblię, więc ją stamtąd wyciągnąłem i przeczytałem 3 pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, w nadziei, że może jakoś mnie zainspirują. I faktycznie, to niesamowite, ale nasunął mi się refren. Potem zacząłem czytać Księgę Objawienia. Zajęło mi to miesiąc. Potem ujrzałem niebo otwarte i oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i prawdziwym, oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. Oczy jego jak płomień ognia, a wiele diademów na jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię jego nazwano Słowo Boga. Opisy plag i nieszczęść i sądu zawarte w Księdze Objawienia tak bardzo mnie przeraziły, że ani na chwilę nie mogłem przestać o nich myśleć.
Miałem już za sobą początek i koniec Biblii, więc teraz otworzyłem ją w środku i zabrałem się za psalmy. Jakaś kobieta u mnie w pracy zwróciła uwagę, że czytam Biblię. Powiedziała, że jest chrześcijanką, więc zadałem jej kilka pytań, na które nie umiała odpowiedzieć. Odesłała mnie do innego współpracownika imieniem Jill. Biblia to całkiem niezła książka, co Jerry? Czytam ją codziennie. Miałem nadzieję, Jill, że odpowiesz mi na parę pytań. Słyszałem, że byłeś w koledżu biblijnym. No, spróbuję. Kto stworzył diabła? Skoro Biblia mówi, że Bóg stworzył wszystko, to znaczy, że również diabła. Jak mamy walczyć z kimś, kogo Bóg stworzył, przeznaczając go do tego, żeby czynił zło? Diabeł, czy też Lucyfer, jest upadłym aniołem i nie zawsze był zły. Zanim się taki stał, jak inne anioły, służył Bogu w niebie. Opisuje to 14 rozdział Księgi Izajasza. Jakże to spadłeś z niebios, jaśniejący synu jutrzenki. Jakże runąłeś na ziemię ty, który podbijałeś narody. Muszę do tego zajrzeć. Mówisz, że to jest Księga Izajasza? Tak. Izajasz był prorokiem, któremu Bóg objawił wiele rzeczy. Także o tym, jak diabeł zostanie strącony do czeluści. Czytałem o tym w Księdze Objawienia. Ale jak mamy z nim teraz walczyć? Przeciwstawiając się. Biblia mówi: bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Łatwo powiedzieć. Pewnie, że sam nie dasz rady. Najpierw musisz oddać swoje serce i życie Bogu, a potem będziesz mógł przeciwstawić się diabłu. Zadałem mu mnóstwo pytań, które miały go zbić z tropu, ale zachował cierpliwość i za każdym razem odsyłał mnie do Pisma Świętego. W któryś weekend zdecydowałem, że wybiorę się z nim do kościoła. Nie byłem w kościele od dzieciństwa i nie chciałem siedzieć sam jak palec. W tę niedzielę padało, pożyczyłem więc auto od mamy. Kiedy dotarłem na miejsce, Jilla nigdzie nie było, więc postanowiłem odjechać. Ale jakiś gość zaprosił mnie, żebym wszedł do środka i usiadł z jego rodziną. Więc to zrobiłem. Byłem jedynym facetem z długimi włosami i ubrany w niebieskie dżinsy. Ale wydawało się, że nikt nie zwraca na to uwagi. Uważnie wysłuchałem kazania. Jezus powiedział: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jezus jest najlepszym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek będziesz miał, ponieważ oddał za ciebie swoje życie. A ty, czy jesteś przyjacielem Boga? Czy poznałeś Go osobiście? Czy znasz Jego obietnicę wymienioną w Biblii? Czy też podobnie jak wielu innych jesteś przyjacielem tego świata? W pierwszym liście Jana w rozdziale 2, wersecie 15 Biblia mówi: nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Świat nie doprowadzi cię do nieba. Świat zawiedzie cię prosto do piekła. Istnieje tylko jedna droga do nieba i do życia wiecznego, a prowadzi ona poprzez krzyż Chrystusa. Jezus powiedział: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Możesz przyjść do Niego choćby teraz. Podejdź do ołtarza i okaż żal za grzechy. Poddaj się temu, który cię kocha i który oddał swoje życie, żeby cię zbawić. Słuchając tego, miałem ochotę poderwać się i podbiec do ołtarza, ale ręce miałem jakby przykute do ławki z przodu. Im dłużej śpiewali, tym bardziej byłem zdenerwowany. Wreszcie usłyszałem słowa: zanim się rozejdziemy, pomódlmy się. Kiedy wszyscy stali pogrążeni w modlitwie, wymknąłem się tylnymi drzwiami. Nie zdążyłem dojść do samochodu, kiedy obok mnie pojawił się pastor. Dokąd się wybierasz, spryciarzu? A, właśnie chciałem z pastorem porozmawiać. No świetnie, zaczekaj chwilę, pożegnam się tylko z ludźmi. Nie mam pojęcia, jak te słowa wyszły z moich ust. Miałem ochotę uciec, ale pokornie czekałem, chociaż ten krótki czas wydawał mi się całą wiecznością. O czym chcesz porozmawiać?
Potrzebuję Boga w moim życiu. Potrzebuję tego, o czym pastor mówił dzisiaj w kazaniu. Najpierw musisz uznać swoją grzeszność przed Bogiem. Biblia mówi, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Bez Chrystusa jesteś na zawsze oddzielony od Boga i nie masz żadnych szans, żeby to zmienić. I któregoś dnia z powodu swoich grzechów trafisz do piekła i spędzisz tam całą wieczność. Rozumiesz dlaczego? Nie do końca. Ponieważ Bóg jest święty i nie pozwoli, by grzech dostał się do nieba. Biblia mówi, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Krew Jezusa okrywa cię Jego sprawiedliwością. Tylko On może uczynić cię wystarczająco czystym, żebyś mógł wejść do nieba. Zawsze zdawałem sobie sprawę, że robię różne złe rzeczy, ale nie miałem pojęcia, że jestem grzesznikiem wobec Boga. Bóg wiedział, że sami nie jesteśmy w stanie siebie zbawić, więc posłał Jezusa, by wziął na siebie należną nam karę. On dla nas stał się grzechem i zamiast nas umarł na krzyżu. Nie miałem o tym pojęcia. Bóg tak bardzo cię kocha. On chce, żebyś poszedł do nieba. Chce, żebyś przyjął Jezusa jako swojego Zbawiciela. Czy nie jest dla mnie za późno? Nie. Bóg obiecuje zbawienie każdemu, kto wierzy w ofiarę Jego Syna, złożoną za nasze grzechy. Posłuchaj. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Chciałbyś to zrobić? Całe życie tego właśnie szukałem. Uklękliśmy obaj i zacząłem się modlić. Wyznałem Bogu, że jestem grzeszny, prosiłem Go o przebaczenie i przyjąłem Chrystusa jako mojego Zbawiciela. Kiedy podniosłem się z kolan, poczułem się lekki jak piórko. Może przyjdziesz na wieczorne nabożeństwo i opowiesz innym, co się stało. Jak Bóg cię ocalił? Nikomu o tym nie powiem. Biblia mówi, że kiedy przyjmiemy wiarę do naszego serca, powinniśmy wyznać ją ustami. Ja się do tego nie nadaję. Owszem, chcę zrobić to, co nakazuje Biblia, ale mówić o tym nikomu nie zamierzam. Deszcz przestał padać i jechałem do domu w słońcu. Kiedy dotarłem na miejsce, mama siedziała na ganku w towarzystwie moich kumpli. Impreza dopiero się rozkręcała. O, no, zeszło ci na tych zakupach, Jerry. Nie byłem na zakupach, mamo. Wybrałem się do kościoła. Do kościoła? Owszem, kolega z pracy mnie zaprosił, więc poszedłem. Nie było go, ale i tak zostałem. No, w takim ubraniu musiałeś zrobić niezłe wrażenie. Sam się dziwię, ale chyba nie. Ludzie byli bardzo przyjaźnie nastawieni. Jeden facet zaproponował nawet, żebym usiadł z jego rodziną. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam w kościele. Mamo, otrzymałem zbawienie. Że jak? Co to znaczy? No. Wierzę, że Jezus umarł za moje grzechy, więc po śmierci nie trafię do piekła. Mogę iść do nieba. Słyszeliście, chłopcy? Jerry został zbawiony. Jerry, nic z tego nie rozumiem, ale cieszę się ze względu na ciebie. Oddałem życie Jezusowi i czuję się fantastycznie. Przychodziłem na wszystkie nabożeństwa i szybko wzrastałem w wierze. Pastor dał mi kasety z kazaniami, słuchałem ich w pracy, nawet po 4 dziennie. Moje kasety z muzyką rockową wyrzuciłem do śmieci, bo musiałem pozbyć się wielu światowych rzeczy, które zagnieździły się w moim życiu. Potem zacząłem zdobywać innych ludzi dla Chrystusa, a w końcu poszedłem do koledżu biblijnego. Po pierwszym roku wróciłem do domu, żeby zabrać mamę na wakacje. Właśnie wtedy
wyznała mi swój mroczny sekret. Kiedy byłam z tobą w ciąży, starałam się wywołać poronienie. Naprawdę? Dlaczego? Dowiedziałam się, że jestem w ciąży krótko po tym, jak odeszłam od twojego ojca. Nie zamierzałam do niego wrócić. Miałam już na głowie twojego brata i nie chciałam jeszcze bardziej komplikować sobie życia kolejnym dzieckiem. Jak próbowałaś to zrobić? Mój ojciec był kamieniarzem, więc poszłam w nocy do warsztatu i przenosiłam worki z cementem. Miałam nadzieję, że dźwiganie ciężarów wywoła poronienie. Znaczy, że niewiele brakowało, a mogło mnie nie być. Tak. Tak ciężko było ci z moim ojcem. Moi rodzice chcieli jak najszybciej pozbyć się mnie z domu i kiedy miałam 15 lat, zmusili mnie, żebym za niego wyszła. Wymawiali mi, że nikt inny mnie nie zechce. Albo on, albo zostanę starą panną. I ty im uwierzyłaś? Och, synku. Co się wie o życiu, mając 15 lat? Byłam głupia. Twój ojciec przyjechał z Wietnamu na urlop i kompletnie zamieszał mi w głowie. A potem zaczął się koszmar. Kiedy urodził się twój brat, wiedziałam już, że popełniłam straszny błąd. Mamo, po co mi to wszystko mówisz? Chcę, żebyś wiedział, synu, że strasznie mi wstyd za to, co chciałam zrobić. Jestem dumna z ciebie i z tego, co robisz dla Boga. Cieszę się, że mi się nie udało. Przeniosłem się do seminarium bliżej domu i tam spotkałem Heidi, która śpiewała w kościele w Richmond. Od początku wiedziałem, że to kobieta, którą przeznaczył mi Bóg. Nie podobał się jej mój silny południowy akcent, ale po 3 miesiącach moich zabiegów zgodziła się ze mną spotkać. 7 miesięcy później wzięliśmy ślub. Podczas moich święceń mój ojczym Roger, który przez te wszystkie lata pozostawał częścią mojego życia, nawrócił się i przyjął Jezusa. Rok po ślubie poproszono mnie o poprowadzenie kościoła w Wisconsin, gdzie nadal mieszkamy razem z 4 synami, których dał nam Bóg. Wciąż wychwalam niezrównaną Bożą łaskę, dzięki której otrzymaliśmy Zbawiciela, żeby umarł za ludzi takich jak ja. On kocha również ciebie. Czy ty jesteś przyjacielem Boga? Czy On może nazwać cię swoim przyjacielem? Aby tak było, musisz osobiście Go poznać. A to ma miejsce, kiedy przyjmujesz Jezusa jako swojego Zbawiciela. Możesz dostąpić życia wiecznego, modląc się razem z nami. Ojcze Niebieski, jestem grzesznikiem. Wierzę, że posłałeś Jezusa, aby umarł za moje grzechy. Wierzę, że On powstał z martwych i ma moc obdarzyć mnie teraz zbawieniem. Ocal mnie, Panie. Wejdź do mojego życia i pomóż mi żyć dla Ciebie. Dzięki Ci, Boże, za Twój dar życia wiecznego. Modlę się w imię Jezusa. Amen. W programie numer 3103 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Jerry'ego Beavera. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych. Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 6605. Telefon 312 922 1462.